Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek Layers of Fear, polskiej produkcji, która zadebiutowała na początku lutego. Przepraszam w ogóle, że bardzo długo mnie nie było, ale no, jak zresztą chyba widzieliście na moich filmikach, kamerę miałem bardzo słabą. 360p, o ile się nie mylę. Jak nie 240, więc no mało. Teraz mam już nową Logitech C920 Full HD, 60 FPS-ów, no może 50 czasami odświeżanie, więc no jest bardzo dobra. Już jeden odcinek, znaczy odcinek, już ją testowałem nagrywać, bo musiałem ją w ogóle ogarnąć, jak się ją obsługuje, bo ma zdecydowanie więcej opcji niż ten Creative, co ostatnio miałem. Ale dobra, przechodzimy do gry. Zostały nam dwie szafki do odblokowania, więc myślę, że to nie będzie bardzo długo. Bardzo długo ta gra jeszcze, chociaż no, ta gra nas może bardzo długo zaskakiwać. Może nas bardzo zaskoczyć jeszcze. W ostatnim odcinku znaleźliśmy takie oto włosie konia, które miało posłużyć jako pędzel. Tak, jako pędzel. No i dalszy obraz nam się odsłonił. I to jest taki, nie wiem, człowiek, humanoid jakiś, coś. No jakiś człowiek, no nieważne. I dalsze... Dalsze zapiski to... Chyba nic sam się tam nie odsłoniło. Ale idziemy dalej. W ogóle... dzisiaj nagrywam bez drugiego monitora i nie widzę czasu odcinka, znaczy widzę tylko... się nie ruszam. Widzę tylko godzinę na telefonie, więc będzie mi trochę ciężko. Aha, i wpadliśmy w koło jakby jakieś. I tutaj są drzwi, ale zamknięte. Tutaj też jest zamknięte. Czyżby tutaj gdzieś miało być jakieś liczby, coś? Coś? Do otworzenia? Nie, chyba nie. Tutaj jest zamknięte. Tu mi się wydaje, albo się jaśni nagle zrobiła. Tutaj tak. Co to tam się rusza? Ja się boję tej gry. Włąkasz w kół? Co to się tutaj bujało? Zamknięte. Ale tutaj teraz gówno widzę. Więc muszę teraz to na oślep robić, albo wiem, przy ścianach jest latarek. Tylko? No, zegar się zepsuł, no jak mogli taki piękny zegar zepsuć? Krzesło się umazało? To tutaj nie stało, prawda? Co tutaj, szufladki tylko są. Nic poza tym. Może tymi drzwiami wyjdziemy? Aha, to jest do tego samego pomieszczenia. No właśnie. Mówię, że ta gra nas nigdy nie... w stanie zaskakiwać. No właśnie. Oj. Znaczy, nie to, żebym coś sugerował, ale ja tutaj czuję, że coś na nas wyskoczy. Czy to jest Layers of Fear? Tutaj zawsze coś wyskakuje, to możemy w tej grze krzesła przesuwać? Tu coś jest? To jakieś dzikie rysunki. W ogóle. Domino, ta... Domino. Tylko w jakiejś wielkiej wersji tam nie możemy przejść, chociaż w sumie nawet lepiej. Tu się coś zmieniło.
Tu się coś zmieniło. Mamo? Czy to ty? Czy to ty? Halo? Halo? Tam nie chcę iść. Czuję jumpscare'a. Dobra, taktyka horrorów. Dół się patrzymy! No właśnie. Mówiłem, że ta gra jest straszna, mówiłem. Chyba w każdym odcinku. Takie straszne rzeczy zasługują na łapę w górę, na pewno. Bo pieluchy się przydają bardzo przy tej grze. Bo... Halo? Bo no naprawdę, no to jest coś niesamowitego ta gra. Takie coś Polakom udało się stworzyć. Takie coś strasznego, że... Oczywiście mamy skręconą kostkę. Ale tutaj, co tutaj jest? Tutaj chyba już nic nie ma. Co to było? Co to? Co to tam się kołysze? Halo? Może panu pom? Nie, bo w Outlastie już tak kiedyś raz wyjrzałem przez okno. I to się naprawdę źle dla mnie skończyło. Tutaj jakieś dzikie... Jakiś dziki szczur. To szczurko mamy za tobą podążać, czy coś? To tylko sufit. Dziury w suficie mi się bardzo nie podobają. Tam... No, znając tą grę, to z nich może coś naprawdę wyskoczyć. Gdzie on wleciał? Tam on wleciał. Ale... Halo? Szczurku? Nie może... Tu jest! Tu są... Czego nie możemy ich otworzyć? A, taka czarna magia. No, rasizm. Zm. Hello? Żebyśmy znowu wpadli w... Tą plątaninę, w ten labirynt korytarzy ciasnych? Na całe szczęście chyba nie, oby. Oby. Nie, nie możemy wejść za nim. Ale gdzie on w ogóle jest? Bo ja go słyszę, ale ja go nie widzę. Podłogo, przestań! Tutaj jakaś kaseta, coś? Nie, chyba nie. Tutaj już dalej nie da się przejść. Tu jest szczur. No! Kłódka. Skąd my mamy wziąć numery? Tutaj jest jakaś kartka. O Boże. O Boże. Czy zgaduję, że tutaj będą te numery? Więc zacznijmy, nie wiem, jedynka może? Tu, pyk, 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 kot. Już czekajcie. To szczur nas prowadził. To chyba by było logiczne. Pyk, 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 pyk. Pyk, 6, pyk, pyk, cyk, 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 6, 8, cyk, 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 7, 6, 8, 7. No sprawdzimy, bo szczerze... Myślałem, że tutaj się nie da przejść. Szczerze nie chce mi się dalej tego rozwiązywać, bo nigdy nie lubiłem i nigdy nie polubię takich. Jak to było? 6, 8, 7? Nie działa. Jeszcze raz muszę to sprawdzić, aż
szczur. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. 6. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. 6, 8. Chwila. 6, 8, 7. Chyba te drzwi nie działają. 8, 7. By na odwrót? Nie, nie działa też. W razie mamy 11 minut nagrywki, tak na oko. A chwila, a jakby tutaj tak, pyk, 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 3, 3, 2, 6, by to sprawdzić. Ja naprawdę nie lubię takiego czegoś. 2, jak to było, 3, 6, nie działa. Dobra, to wiecie co, ja do was za chwilę wrócę, tylko rozwikłam tą zagadkę. Wiecie co? Jestem po prostu debilem. Tak, przyznaję się do tego bez bicia. Bo zobaczcie. Przecież na logikę. Szczur nie pasuje. Nie pasował. Tutaj mamy namalowanego kota. Skoro mamy namalowanego kota, to znaczy, że tutaj kot powinien być. Kot goni szczura. Kot zjada szczura. I to była kombinacja 3, 4, 1. Czyli kombinacja kota. Jakie to było proste, przecież tego się można było domyślić. Było takie proste, naprawdę. Coś płonie. No przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Kurwa mać. Witam. Przepraszam bardzo, ale w domu się nie robi ogniska? Tego nie było. What the fuck? Co tu się dzieje w tej grze? O co w tym chodzi? Są jakieś dzikie rzeczy tutaj się teraz zaczynają dziać. Naprawdę, ja się zaczynam... Się tak kurde cykam tej gry, że... Suka, blecie. No. Nie. Ja tam nie idę. Kurwa. Mogę chociaż wypić coś? Co tutaj stoi? Nie, nie mogę zdradzać, bo mnie YouTube zablokuje. Sam nie chcę iść. Tak gówno widzę, jeszcze mi nie lam. Ślepia. Co tutaj jest, szczur? Gdzie my spadliśmy? Znowu do piwnicy? Nie, to niemożliwe. Bo historia w tej grze nie może zataczać okręgu. Znaczy koła. Aha, 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 ha, 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 ha. Miłe. Miły szczur. No ktoś miał fantazję. Bardzo dużą fantazję, żeby takie coś zrobić. Z przedmiotów niby codziennego użytku. Smar mi się skończył. Niestety. Się boję nawet tych świeczek zapalać, bo... Halo? Bo przy każdym zapaleniu świeczki... Co tam jest? Tutaj nic nie ma. O cholercia jasna. Wiecie, że ja tam naprawdę nie chcę iść. No przepraszam bardzo, drzwi się za sobą akurat w tym domu zamyka, tak? Tego nie mogę ich zamknąć.
Halo? 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 Jest kto? Wiesz, nie myślałem, że tutaj ktoś stoi. Jest tylko globus. O co chodzi? Wyglądałem, przynajmniej się drzwi otwierają. No niestety, no przepraszam was za bałagan, muszę trochę... Kto znowu złamał stół? Muszę trochę potynkować ściany w ogóle, bo ostatnio zaniedbałem tą część domu. Co to było? Jakaś skrzynia, mam nadzieję, że otwarta. Co to? Pieprzonemu kądlowi, pysk się nie zamyka. Hej! Ja też tak potrafię, widzisz? A ty nie umiesz malować? Nie? No cóż, nie szkodzi. Najwyraźniej ja też nie. Znaczy, po tym co widzieliśmy, te jego obrazy różne, no to on raczej umie malować, chociaż no. Ja nie wiem, ja się nie znam na sztuce. Ja nie chcę iść dalej. Co się dzieje? Siema. Sta. Wy fucking damn it. Mogę dalej podejść? Nie, nie mogę. Ojej, 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 ojej. Już się trzy kolory robią, ja się boję spojrzeć. Oko. 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 O! Ha! Oko. LSD on zażywał, czy co? Jakieś narkotyki? Czasami są takie. A ja nigdy nie brałem. Ja nigdy nie brałem i nie będę brał. Ale są takie, z tego co słyszałem, to są takie właśnie efekty czasami uboczne. Takie schizy dziwne. Znaczy, nasz. Tego ty ode mnie chcesz. Czy nasz ziomuś to on ma przez całą grę właściwie takie schizy? Takie schizy? Da się tutaj wejść? Co tutaj jest? Szkodniki w płótnie. Masa pulsującego futra. Trucizna do farby. Pożar. Ostateczne rozwiązanie. Czy tutaj nam twórcy przygotowali kolejną jakąś przygodę? Dziwną? Bardzo dziwną? Kurde. Tego się wystraszyłem. I takim pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek, więc do następnego razu i oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba.